każdy wie, kim był Tadeusz Kościuszko, ale wiedza o rotmistrzu Witoldzie Pileckim jest już znacznie mniejsza. Wielu doskonale pamięta księdza Hammerschmidta, ale mało kto wie cokolwiek o Emilu Młynarskim, Antoni Patla, Aleksander Putra, Romuald Minkiewicz czy wielu innych. To patroni suwalskich ulic, o których tak naprawdę nie wiemy nic. I nie oszukujmy się, nieszczególnie chce nam się tych informacji szukać. Z interesującym pomysłem na poszerzenie naszej wiedzy o patronach suwalskich ulic wyszedł jeden z suwalskich radnych, Tadeusz Czerwiecki. W interpelacji skierowanej do prezydenta miasta pisze, że w poprawieniu stanu naszej wiedzy mogłyby pomóc tablice informacyjne zawierające informacje o tych postaciach. Gdyby zapytać przechodniów idących ulicą Noniwicza, co wiedzą o patronie ulicy, niewielki odsetek byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie, uzasadnia Czerwiecki. Faktem jest, że chętnie takie osoby upamiętniamy, po czym szybko o nich zapominamy. Na tyle skutecznie, że niektórzy z mieszkańców miasta nie wiedzą, czy Putra od uliczki na osiedlu Północ to Krzysztof, czy Aleksander. I konia z rzędem temu, kto ma wiedzę, kim był na przykład kapitan Stanisław Bielicki.